Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie Europy i nad Skandynawią pola wyżowe. Przez Polskę będzie wędrował niż, stąd do naszego kraju napłynie chłodna i wilgotna masa powietrza. Dziś się nad Rosją i na południu sporo słońca. Z kolei w środkowych i zachodnich regionach pochmurno i opady deszczu. Najchłodniej będzie w Moskwie, minus 2 stopnie, a najcieplej w Rzymie i Marsylii, 19. A w naszym kraju w zależności od regionu będzie wiosennie z deszczem albo śnieżnie i zimowo. Sporo chmur, z których od Pomorza po Mazowsze będzie padać śnieg, a następnie deszcz ze śniegiem. W pozostałej części kraju pochmurno, ale bez opadów. Na termometrach od 1 stopnia na Podlasiu, po 7 w centrum i na zachodzie, do 10 na południu i na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, na barometrach 1004 hektopaskale. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.